Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. A dzisiaj zapraszam do Ewangeliana, do rozdziału siódmego tejże Ewangelii. I czytamy od wersu pierwszego. Mamy tutaj kilka ciekawych spraw, które warto wyświetlić, przypomnieć, przyprowadzić do prawdy, ponieważ przynajmniej w jednej, no, jest sporo zamieszania, ale niech przemówi tekst. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko Żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli działa, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. No i może zatrzymamy się w tym miejscu i kilka spraw istotnych poruszymy. No, pierwsza rzecz, jaka warta jest komentowania, to fakt, iż do Jezusa zwracają się jego bracia. To oczywiście w jakikolwiek sposób przeczy temu, że Maria nigdy nie współżyła z Józefem fizycznie oczywiście i nigdy nie miała poza Jezusem żadnych innych dzieci. Miała jej braci i siostry, o czym możemy przeczytać na przykład w Mateuszu 13:55, gdzie właśnie i bracia i siostry występują. Tutaj niektórzy katolicy używają takiego argumentu, że to nie byli bracia, tylko to byli bracia cioteczni. No rzeczywiście w dawnych czasach, przynajmniej w Polsce, ale zdarzało się to również w Biblii. No, jeśli przejrzymy całą Biblię, to znajdziemy takie przykłady. Rzeczywiście kuzynów nazywano braćmi ciotecznymi. To się zgadza. Ale zawsze trzeba brać pod uwagę kontekst, bo on jest bardzo ważny i nigdy nie należy go pomijać. Natomiast oprócz tego wszystkiego jeszcze jest ważny zapis. Oryginalne teksty greckie powiadają w tym miejscu, że do Jezusa Chrystusa przemówili bracia i użyte tu jest słowo Adelfin, co oznacza po prostu bracia. Adelfi, bracia. Adelfos to po prostu brat. No dobrze, ale czy to nie mógł być brat cioteczny? A jaki sens miałoby, czy bracia cioteczni, jaki sens miałoby użycie tutaj w tym miejscu takiego zwrotu? Tym bardziej, że na przykład, to nie jest jedyny przykład, ale na przykład w liście do Kolosan 410, Możemy przeczytać pozdrawia was Arystarch kuzyn Barnaby. I tu mamy inne greckie słowo, które brzmi anepsios. Czyli jeśli ktoś chciał podkreślić bliskość krwi, no niemal tożsamość krwi, to używał określenia adelfi, czyli bracia, adelfos, czyli brat. A jeśli ktoś chciał mówić o kuzynach, to mówi, używając innego greckiego słowa, anepsios. Musimy zrozumieć, że Biblia jest raczej precyzyjną księgą i nie podlega dowolnemu wykładowi. To nie jest tak, że każdy ze względu na swoją przynależność dominacyjną może sobie po prostu z Biblii wyczytać, co mu tam ślinany język przyniesie. No, to jest sekciarstwo zwyczajne. I w tym przypadku niestety katolicyzm okazuje się niczym innym jak jedną wielką sektą, która próbuje uzasadnić swoje istnienie, a także nie wiem dlaczego, ale próbuje uzasadnić, że Maria, Matka Jezusa, nie miała innych dzieci i że nie współżyła fizycznie ze swoim mężem, co nie byłoby żadnym przestępstwem, a wręcz jej powinnością, skoro wyszła za mąż. Nie będę tego więcej komentował, sprawa, można powiedzieć, jak mówi klasyk, komentuje się sama. Druga ważna sprawa, jaką tutaj znajdujemy, to postawa tych braci. Jego bracia nie wierzyli w Jezusa. I to nie jest nic dziwnego. Wiemy z Ewangelii Mateusza, że kiedy Jezus już naprawdę rozwinął swoją działalność, był znany, Tłumy za nim ciągnęły, to um, jego mama razem z braćmi i siostrami przyszli po niego, chcieli z nim rozmawiać i, no, i prawdopodobnie chcieli go po prostu zabrać do domu. No bo, no bo właśnie. No bo się pośmiechiwano z nich, że wychowali, właściwie matka, ojciec wychowali jakiegoś dziwaka, który robi zamieszanie w Izraelu. No i to wstyd, no, zwyczajny wstyd. To nie jest taki normalny człowiek. Nie ożenił się, nie założył rodziny, ale chodzi po Izraelu i jakieś dziwne rzeczy robi. No i rodzina zareagowała. Jak to rodzina? No, ci, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, narodzili się na nowo, znają te reakcje. Wiedzą, że tak się niestety często dzieje, że rodzina się wstydzi tego nawróconego uważając go za jakiegoś dziwaka, sekciarza, nie wiadomo za kogo. I tak potraktowała rodzina, łącznie z matką Jezusa, to trzeba jasno powiedzieć, i jego braćmi, siostrami, potraktowała Jezusa jako dziwaka, którego on trzeba gdzieś schować w domu, żeby już nie robił zamieszania więcej i wstydu nie przynosił rodzinie. Niestety rodzina to jest najtrudniejsze pole, do ewangelizowania. I to jest prawda. No to idziemy dalej. Wtedy Jezus powiedział do nich, Czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla Was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może Was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny Jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział pozostał w Galilei. A gdy bracia Jego poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby kryjomu. No i tutaj od razu się rzuca w oczy pewien problem. Niektórzy mówią, że tu jest jakaś niekonsekwencja Jezusa, a nawet zarzucają mu mówienie nieprawdy. No, niezła wyobraźnia. Bo z jednej strony Jezus mówi, czas mój jeszcze nie nadszedł dla was. Zawsze jest właściwa pora. A za chwilę czytamy, że gdy jego bracia już poszli na to święto, no to on wtedy on poszedł. I już niejawnie, lecz jakby pokryjono. No to z jednej strony mówi, że nie idzie, a za chwilę idzie? O co tu chodzi? Tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest sprawa języka. Trudno jest przetłumaczyć to, co Jezus powiedział. Jezus powiedział w zasadzie należałoby tak to przeczytać. To jeszcze nie jest ta właściwa chwila. Dla Was zawsze jest właściwa chwila. Proszę bardzo, idźcie sobie. Ale dla mnie to jeszcze ta niewłaściwa chwila. I to byłoby chyba najbardziej oddające treść oryginałowi tłumaczenie. No ale z drugiej strony używamy tutaj słów, których jakby nie użyto w oryginale. Tamten język używa trochę innych określeń. Niemniej tak należałoby to przetłumaczyć. I w tym momencie już widzimy, że Jezus nie mówi o jakiejś szczególnej porze, tylko mówi, że chwila, w której mu zadają to pytanie, nie jest właściwa. A dla nich już jest dobra chwila, żeby sobie poszli na to święto. Ale jest druga bardzo ważna kwestia, o której też warto wspominać. Dlaczego dla Jezusa tamta chwila była niewłaściwa? No, dlatego, że jak już wcześniej mówiliśmy, jego bracia w niego nie wierzyli. Jego bracia nie traktowali go poważnie i nie traktowali go dobrze. Jeśli mieliby wszyscy pójść razem na to święto, no to można sobie wyobrazić, że oni byliby potężną przeszkodą. A nawet być może przyłączyliby się do jego przeciwników, co wcale nie było nieprawdopodobne. I to oczywiście nie zlikwidowałby możliwości służenia. Przez Jezusa, ale niezwykle utrudniłoby jego misję. Więc on poczekał, aż oni sobie poszli. I kiedy za nimi sobie poszli, to on sobie poszedł wtedy spokojnie, nie afiszując się, bo nie chodziło o to, żeby po drodze coś się działo, ale on chciał być w Jerozolimie, na tym święcie. I widząc, co dalej się działo, opis ostatniego dnia świąt, szczególnie, widzimy, że Jezus miał pewien plan. Niezwykły plan i niezwykłe słowa zostały publicznie wypowiedziane do tysięcy ludzi. Być może jego rodzina po prostu by to wszystko nie może nie tyle uniemożliwiła, ale niezwykle skomplikowała. Więc nie ma tu żadnej niekonsekwencji. Jezus nie powiedział nieprawdy. Raczej należy pochylić się nad tym tekstem, spokojnie go przeanalizować i zobaczymy, że. Rzeczywiście wszystko dzieje się w pewnym porządku. I jeszcze jedna rzecz, niezwykle ważna. Siódmy wers powiada, świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny Jego są złe. I teraz sobie wyobraźcie, że Jezus razem z uczniami idzie w jakiejś jedności rodzinnej. Świat nie, nie ma nienawiści do jego, do, do jego braci, ale ma nienawiść do Niego. No to zaczyna być trochę absurdalna sytuacja, ponieważ na każdym miejscu dochodziłoby do konfliktów. W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, przede wszystkim w jedenastym wersecie, czytamy, błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć, i przesiadować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Dopóty nie idziesz za Jezusem Chrystusem, należysz do tego świata i świat nie ma wobec ciebie nienawiści. Natomiast jeżeli staniesz po stronie Jezusa Chrystusa, narodzisz się na nowo, zamieszka w tobie duch święty, to staniesz się na świecie obcą osobą. Osobą znienawidzoną przez system tego świata, przede wszystkim znienawidzoną przez diabła, który uzurpuje sobie prawo do tego, aby być panem tego świata, i staniesz się kimś na jego celowniku. Natychmiast dotyka cię nienawiść tego świata. Jezus mówi do swoich braci, was świat nie darzy nienawiścią. Słyszycie, jaki to jest dramat tej wypowiedzi? Jezus wie, że ci ludzie są śmierci. Oni idą na potępienie, ale nie chcą Mu uwierzyć. Wiemy, że później przynajmniej niektórzy z jego rodzeństwa się nawrócili. Natomiast w tym momencie nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego rodzina idzie na śmierć, jest przeklęta. Jezus robi to rozróżnienie bardzo wyraźnie. Was świat nie darzy nienawiścią. Mnie nienawidzi. Dlaczego? A dlatego, że ja o nim świadczę, że jego czyny są złe, a wy nie składacie takiego świadectwa. Wy te czyny wykonujecie, te złe czyny. Jezus nie miał względów, na jakąkolwiek osobę. Dla niego nie miało znaczenia, że to byli jego bracia, i nikt po znajomości nie będzie zbawiony. Także jego matka po znajomości nie mogła być zbawiona. Kiedy w Ewangelii Łukasza czytamy hymn, który wyśpiewuje Maria, tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg jest jej zbawicielem. To ona powiedziała. Ona to powiedziała, czyli przyznała głośno, że jest grzesznikiem który potrzebuje zbawienia i żadne ludzkie wygłupy, derdymałe opowieści dziwnej treści niczego tu nie zmieniają. Jezus Chrystus umierał na krzyżu także za swoją matkę. Oczywiście nie oznaczało to, że ona automatycznie jest zbawiona, nieprawda? Ona musiała pokutować, wyznać swoje grzechy i przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie, narodzić się na nowo. Nie mogło być inaczej. I to, że była w wieczerniku razem z apostołami, pokazuje, że tak się stało. Bo i na nią stąpił Duch Święty. Ktoś powie, o no właśnie, na nią stąpił Duch Święty, jest wyjątkowa. Nie. Wszyscy, na których stąpił Duch Święty, są wyjątkowi. Są dziećmi Bożymi. Ona stała się dzieckiem Bożym. Nie żadną królową nieba. Przestańcie ludzie opowiadać takie bzdury, bo to naprawdę nie wypada. Nie wypada po prostu głupoty opowiadać. Trzeba być poważnym. Jeśli ktoś czyta Biblię, jeśli ktoś uważa się za chrześcijanina, to nie głupot nie opowiada. Nie zależy mi na tym, czy ktoś jest protestantem, czy katolikiem. Nie moja to sprawa. Ale czy protestant, czy katolik nie może bzdur opowiadać. Po prostu, zwyczajnie. Bo to wstyd. Wstyd i ludzie nie przynośmy wstydu Bogu. No. Już nie wiem, jak to prościej powiedzieć. Kilka. Ważnych kwestii, wydaje się takim tekście, który no, niewiele ze sobą niesie. Natomiast ostatnie dwa wersety też nam mówią coś bardzo ważnego. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest. Inni zaś mówili przeciwnie. Przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Jezus zawsze ludzi dzielił. Jezus zawsze ludzi dzielił. Powiedział wyraźnie, ja przyszedłem i przyniosę na ten świat miecz. Przeszedłem poróżnić, poróżnić Syna z Ojcem, córkę z matką i tak dalej. Przyjście Jezusa Chrystusa oznaczało podział, a nie jedność. Jeśli ktoś uważa, że ze względu na Jezusa Chrystusa mamy być jedno, to ja wam mówię nie. Jeśli ktoś ma Jezusa Chrystusa, jeśli ktoś jest pełen Ducha Świętego, to niczego nikomu nie musi udowadniać. Jest jedno z tymi, którzy są tacy jak on. Niczego nie muszą ustalać ci ludzie. Dlatego jestem wrogiem ekumenii, ponieważ ekumenia nie ma nic wspólnego z prawdziwą duchową jednością w Jezusie Chrystusie. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.